fabularne, to natychmiast doczekuje się wersji filmowej. I nasze opowiadania, znaczy pana opowiadania, doczekały się w wersji filmowej z bardzo przystojnym panem Michałem Żebrowskim w roli głównej. I doczekały się również gry komputerowej. Jak pan się zapatruje? No, ja osobiście bardziej wolę czytać książki. Lubię, żeby ta książka była taka prawdziwa, jak ta tutaj stoi teraz. Wartościowa, bo w środku jest dedykacja, piękny autograf. Wolę, żeby takie książki były. Ale jednak tak samo jest z muzyką, że czasem pewne pastisze, czy czasem pewne przeróbki nakierowują czytelnika na to, żeby potem sięgnął po jedną, drugą, trzecią płytę z muzyką klasyczną, czy jakąś jedną, drugą, trzecią książkę. Jak pan widzi tutaj, czy to dobrze, że powstają takie inne formy? No bo wiadomo, że na przykład film zawsze w stosunku do książki jest jego niewielką, malutką częścią, prawda? Zawsze lepiej przeczytać książkę, w której jest dużo, dużo więcej. Jak pan się zapatruje tutaj na tę kwestię? No nie będzie krótko, nie będzie. No, każdy pisarz powinien się czuć w pewnej mierze zaszczycony, że ktoś uznał jego dzieło za warte adaptowania. Na filmy, na komiksy, na musicale, you name it, co tylko się da. Zwłaszcza jeżeli rzeczony oferent, który chce nabyć prawa autorskie, przychodzi do pisarza, który z reguły należy do ludzi, raczej kasta jest to ludzi mocno spauperyzowanych. Więc jeżeli przychodzi ktoś potrząsając wielkim worem pieniędzy i prosi łaskawie, czy a łaskawie pisarz nie zgodziłby się, żebyśmy jego dzieło czy jego dzieła przerobili na komiks, no to cóż, pisarz odpowiada, osobiście nie znam przypadku, że pisarz odpowiedział: nie, dziękuję, mam dosyć forsy, idźcie sobie. To się w mojej, jak się znam na światowej SF i fantasy, jakoś nie zdarzyło. Na filmów kręci się dużo. Teraz przejdźmy do całej reszty, mianowicie do kwestii dzieło literackie i jego adaptacja na cokolwiek. Więc jeżeli, jesteśmy na Politechnice, więc nie będę musiał długo tłumaczyć, można to zobrazować, to zagadnienie na przykładzie tak zwanej krzywej Gaussa, która, jak oczywiście na Politechnice nie muszę wyjaśniać, przypomina wielki cycek. I jest to oczywiście tak zwany rozkład, prawda, rzeczy. To jest w przypadku adaptacji dzieł literackich na inne media. Ma się to tak, że na samym dole jednej stronie tejże krzywy Gaussa znajdują się adaptacje, które są potwornie gorsze od literackich oryginałów. Potem pomalutku wspinamy się w górę tejże krzywy Gaussa i na czubku głowy znajdują się adaptacje, które są znacznie gorsze, ale nie potwornie. Mamy drugą teraz. Jedziemy w dół po tej krzywej Gaussa i zmierzamy w stronę jej końca na samym dole. I jedziemy i mniej więcej w połowie mamy adaptacje, które są troszkę gorsze. Po czym mamy adaptacje, które są równie dobre. A na samym końcu mamy adaptacje, które są lepsze. Oczywiście nie muszę dodawać, że te ostatnie punkty na krzywej Gaussa są praktycznie, nie występują w przyrodzie, że tak powiem. Rzadko, rzadko. Nie tylko, ale z reguły to się potwierdza. Z reguły, bo słyszałem, jeszcze znam inne wypadki również. Ale to już nie będziemy tutaj dywagować, nie mamy na to czasu. Czyli to jest wszystko, co ja mogę powiedzieć o adaptacji. Dodam jeszcze od siebie może malutko, że ja nigdy nie pozwoliłbym sobie na oddanie wydawcy książki, co do której nie mam absolutnego i twardego przekonania, że ona jest idealna. Że tam już nic nie można, że zrobiłem co się dało. Gdybym robił inaczej, to bym się bardzo wstydził, ale nie robię. W związku z tym, jeżeli ktoś adaptuje, to wiem z góry, to co można zrobić z ideałem adaptując? Tylko włącznie go zepsuć, jest to normalne. Przyjmuję to zupełnie łatwo. A co jeszcze reszty? Może dorzucę jeszcze anegdotę. Pytano jednego amerykańskiego aktora, jak ocenia rolę w swoim najnowszym filmie. On powiedział: rola, rola, ale willa, którą sobie zbudowałem za honorarium, o, taka. Czas konia pytań, widzę. Tutaj mamy na widowni wielu, 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 wielu gości. I rozumiem, że wszyscy państwo czytali tutaj
naszego autora. Natomiast często dyskutowany jest, na pewno, natomiast często dyskutowany jest problem, że spada czytelnictwo w Polsce. Krótko można? Tak. Dłużej poproszę. Spada. I to w sposób potężny. Muszę Państwu powiedzieć, że kiedy jeszcze byłem niezwykle ładnym dzieckiem, czyli lat temu cirka 53, kiedy na moim osiedlu, a mieszkałem w Łodzi na Stokach, i kiedy z koleżkami bawiliśmy się w różne zabawy, a byliśmy wszyscy w jednym wieku, bo to wyż demograficzny, znaczy 48 rocznik. Ktoś się wziął i zapędzał. Błysnęło. No, żebym mnie wątku nie zgubił, bo wiecie, wątek, ważna rzecz, jak mówił Prochowicz. To jeżeli w naszym towarzystwie przyplątałby się jakiś, który nie wiedział, kto to jest Olszeter, Helta, Powinetu, albo Skrzetuski, albo Kmicic, albo, no nie, albo chociaż zły Tyrmanda, no to byśmy go kopniakami od siebie odpędzili, jako ostatniego durnia, z którym nie warto sobie tracić czasu, bo tego można stracić w jego towarzystwie. Nie było takiej możliwości, żeby kogoś, co wykazywał się taką niewiedzą, jeżeli chodzi o literaturę piękną, żeby go tolerować w ogóle w swoim towarzystwie. Żeby pozwolić mu nawet lepić kulki z gliny i nasuwać tymi kulkami w okna sąsiadki, bo to się pac, fajnie przylepiało. Sąsiadka myła potem okna, pękaliśmy ze śmiechu. Nawet do czegoś takiego, takowego osobnika nie uznaliśmy za wartościowego. Przegnalibyśmy go precz i przylepiliśmy mu do końca, do tyłu głowy, też taką kulkę klinianą, długo ja sobie ją tam wykruszał. A dzisiaj co? Haha, czasami sobie obejrzę teleturniej pod tytułem 1 z 10, tam. Co padnie pytanie o literaturę, to Jezu Chryste. Co się dzieje? Także no tak to wygląda, jak wygląda. A dlaczego? Jest teoria. Oczywiście za tę teorię zostałem już wielokrotnie zakrzyczony. Że to nieprawda, że ja wszystko sprowadzam do tego czy do tamtego. Ale ja tak sobie myślę, że jeżeli za moich czasów książka kosztowała 2 dychy, to te 2 dychy w budżecie domowym no nie były tragiczne. No nie były. Dało się to przetrzymać. Ojciec kupował mi nową książkę przynajmniej raz na tydzień. A w domu ich było mnóstwo. W tej chwili, jeżeli gówniarz przychodzi do mamusi i mówi: mamusiu, chcę sobie kupić książkę. A ile cię potrzebujesz? 80. No to trochę jest gorzej, prawda? Bo 80 to już trochę znaczy. Także tu leży pies pogrzebany. Książę się nie dotuje. Gówno, nie to, że się nie dotuje. Jeszcze się je watem obkłada. A twórców niszczy się wrednymi restrykcjami podatkowymi. No to jak to ma wyglądać? No właśnie tutaj pan poruszył ten temat i też ostatnio jest taka dyskusja na forum o bardzo niskich zarobkach autorów, bo przecież pan nie jest zatrudniony gdzieś, tylko pan tworzy, jak pan stworzy, dopiero jest z tego jakaś korzyść, no powiedzmy ta finansowa, prawda? A to naprawdę z tego, co czytałam, to wygląda strasznie. To jest prawda. To jest, pisarze to jest warstwa spauperyzowana chyba do imendu, kompletnie do dna. No ale płakać nie ma co, bo to jest akurat taka dola, którą sobie sam każdy wybiera. To nie ma tego, że w pewnym momencie jakieś, prawda, przychodzi pismo urzędowe ze znaczkiem skarbowym, wielką pieczęcią i tam stoi, od jutra pisze pan książki. Prawda? Nie. To jest, prawda, los, który sobie człowiek wybiera sam. Więc jeżeli go sobie wybiera sam, no to chyba ze świadomością konsekwencji i dobra inwentarza, które to powoduje. Każdy chyba głupi potrafi obliczyć, a jak nie potrafi, to wydawca mu to powie, że żeby się utrzymać z książki przynajmniej przez rok, to musi nakład być co najmniej 20 tysięcy egzemplarzy. A średni nakład w Polsce wynosi 5, a dla debiutantowi dadzą 200, znaczy 2000. Góra. No ale każdy sobie los sam wybiera, dlatego tak mało w Polsce jest no, full-time writerów. Naprawdę na dobry porządek nie ma. Z pisarzy, których ja znam, no to prawie wszyscy mają coś na boku. Etat tu, etat tam, pracę, wykłady na uniwersytecie, no przeróżne rzeczy. Pisarzy, którzy prawdziwych full-time writerów, to w Polsce jest, no bo ja wiem, no, można policzyć ich na palcach jednej ręki i to pracownika tartaku.
każdy wybrał swój los, to nie ma tam. Także te narzekania, które ja też nieraz słyszę, o Jezu, ile co to jest, no, kto by się chciał tyle zarabiać, 3 lata pracy, a potem co zarobił, no, sorry, widziały, dały, co brały. To jest normalne, trzeba było się do tego przygotować, nie ma łatwo. No może zapytamy o coś innego. Wspomniał Pan tutaj o swoim młodych latach, o dzieciństwie. Jaka była Pana ulubiona książka w dzieciństwie? Nie miałem tyle czasu, żeby mnie w niej umówić. Ja czytałem przynajmniej jedną książkę tygodniową, wówczas czasami nawet w łóżku pod kołdrą z latarką, czego mi rodzice zabraniali. Zwłaszcza mój ojciec, który też nosił okulary i twierdził, że to od tego, że czyta. No oczywiście nieprawda, to jest kwestia genetyki i niczego więcej. Ale no strasznie mnie, zawsze na mnie się wydzierał, czasami nawet przydał zaczytanie w nocy z latarką. A ulubionej bohaterów, nie wiem, pierwsze, jak pamiętam, może chronologia tutaj bardziej niż rzeczywiście ta skala, prawda? No to pierwszy, przy którym śmiałem się jak dziecko, to był Kubuś Puchatek, ale Kubusia Puchatka czytano mi jeszcze na głos podówczas. To jeszcze byłem w takim wieku, że na głos mi czytano, sam jeszcze nie potrafiłem. No tak przy Kubusiu zostańmy, bo nie można mu odbierać tego miejsca, że taki był pierwszy i daj Boże zdrowie. Tak między nami mówiąc, to jeżeli o Krzywej Gałce, dopiero co była mowa, to przekład Ireny Tuwim, Kubusia Puchatka, jest znacznie lepszy niż oryginał. Więc jeżeli uznamy przekład również za tego rodzaju adaptację, to jest ten sam duch Krzywej Gałce. Rzecz dużo lepsza niż oryginał książkowy. Chociaż też książkowy. No właśnie, a jeśli chodzi o przykłady, też Pan się zajmował tą dziedziną, prawda? W sposób niewarty wspominania. Było kilka opowiadań, z czego, które wysłałem do fantastyki, a z których fantastyka wydrukowała jedno. Także jeżeli chodzi o moją karierę jako tłumacza, to ona się skończyła, nim się zaczęła. No i może i dobrze. Bo stwierdziłem, wybierając opowiadania do tłumaczenia, no, kupowałem mnóstwo książek, i zwłaszcza antologii rozmaitych, no bo chodziło głównie o opowiadania. To po jakichś właśnie 10 takich antologiach stwierdziłem, że ja bym to lepiej nawet zrobił, jakby trzeba było. Niekoniecznie tłumaczył, lepiej to napisał. No co okazało się zresztą prawdą. Proszę mi powiedzieć, kiedy przygotowywałam się do spotkania, czytałam, że no, przykłady Pana książek są na całym świecie. I tutaj mam wydrukowane i rosyjskie, i litewskie, i niemieckie. No, przerwę Pani, jest po tej chwili ponad 30, z tego 4 no, tajwańskie. No właśnie, a czy tajwańskie nawet przeczytałam? Też. No. A czy jest taka opcja, że Pan może jechać właśnie tam i promuje Pan swoją książkę w takich innych krajach, kiedy ona jest drukowana? Nie, mam o tego agenta. No, agenta. Agent to robi co innego, a samopromowanie książki to jest przyjemne agent spotkanie z czytelnikami. Właśnie to. Ja mam o tego agenta. Ja mu to, za to płacę. To nieźle. A agent jeździ i dosyć dobrze promuje moje książki. Dosyć dobrze. Nie narzekam. Ale lubi Pan spotkania z czytelnikami. A co ma jedno z drugim wspólnego? No tam też są czytelnicy. Oczywiście, jest ich mnóstwo, ale wspólnego nie ma nic. Spotkania odbywają się z reguły przy innych okazjach. Czasami są to spotkania, że tak powiem, z publicznością, czasami z fanami. Czasami są to spotkania na konwentach, czasami na targach książki, czyli z rozmaitego rodzaju publiką. Oczywiście, że praktyka jest taka, że no nie pojedzie się samemu, nie przylepi się na słupie ogłoszenia pod tytułem jutro będę tu na to z takiej sali gimnastycznej, prawda, przemawiał. Nie, to też musi ktoś to zorganizować, przysłać mi zaproszenie. Niemniej, mojemu agentowi, mój agent oceni, czy to jest warte, świeczki, po czym pyta mnie, czy wyrażam zgodę. Ja w 10 wypadkach, no na 10 wypadków jest jednego skorzystam. Nie mam tyle czasu, żeby tłuc się po świecie. No i jakoś to idzie, no, rozmaite. Ja zwykle prowadzę spotkania po angielsku albo po rosyjsku do rosyjskiej publiki. No ale już zdarzyło mi się w innych językach też prowadzić, też by było nieźle. Dziękuję.
Czymże chce zasłużył na taki aplauz? Nie wiem, coś cały czas prawdę opowiadał. Staram się nie kpić, nie żartować. Wszystko prawda, szczera. Niech mnie diabli porwą, jeżeli nie. Albo niech mnie gęśko, nie? Jeżeli nie. My za prosty nie użemy nigdy. To jest cecha naszej rodziny. Rozumiem, że na sali są i czytelnicy, i fani, i miłośnicy, i wielbiciele. Może w takim razie troszeczkę przerzucimy tutaj w Państwa stronę, prawda? Mikrofon możemy udostępnić. Kto z Państwa